Hola, ¿está Félix? No, estoy triste. Jakbyście nie poznali, gra jak Isco dzisiaj. No chyba sobie przyszedłem na salę sam. Przygugonka w skrócie! No dobra, to teraz już musicie poznać. Dalej nie? A teraz? Od razu powie w świeżości i z taką świeżością gość zakłada siaty na boisku. Ma już na niego oko. Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zawiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat, cuda przecież się zdarza. I jeszcze tylko taki krótki wywiad. Gdybyś mógł być youtuberem, to kim? Aktor. I możemy zaczynać. 3, 2, 1, lecimy. Bardzo często dostaję od was zapytanie: Krzychu, daj coś szybkiego, prostego, efektywnego, żeby minąć jak najszybciej rywala. Postaram się go wam pokrótce wytłumaczyć. Przy perfekcyjnym wykonaniu nie ma bata, ludzie, że przeciwnik zorientuje się, gdzie poleci piłka. A więc zaczynajmy, prowadzimy piłkę i lepszą nogą pociągamy piłkę w kierunku, którym biegniemy. Pociągnięcie wykonajcie wewnętrzną częścią stopy i pozwólcie, żeby piłka swobodnie się turlała. Czas na zatrzymanie piłki. Musimy to wykonać w tak zwanym cyklu trzech kroków. Powoli więc pociągamy piłkę, kładziemy szybko stopę na ziemi, następnie lewą wykonujemy jeden krok i podeszwą prawej staramy się piłkę zatrzymać. Ten cykl jest bardzo ważny, bo sprawi, że przy całej kombinacji po prostu wam nogi się nie poplątają, a trik będzie mega efektowny. Druga część to tak zwana przeplatanka słabszą nogą. Pociągamy piłkę, przekręcamy lekko nasze ciało w bok i wykonujemy słabszą nogą tak zwany ruch przeplotu nad piłką do wewnątrz. Cały czas pamiętamy o tym cyklu trzech kroków i zatrzymujemy piłkę podeszwą. Możecie to wykonać w lekkim przeskoku. Zwróćcie uwagę bardzo mocno na balans ciała, tak żeby po prostu zrobić w bambuko naszego rywala. Dla potwierdzenia zróbcie to sobie kilka razy bez piłki. No może to trochę śmiesznie wygląda, ale jest bardzo pomocne. Ostatni etap, czyli zmiana kierunku biegu piłki na początku bez przeplotu. Pociągamy, zatrzymujemy i pamiętajcie, żeby wykonać ruch obrotu wzdłuż waszego lewego barku. W moim przypadku w wersji tak zwanej dla prawonożnych. To, w którym kierunku pociągniecie piłkę, będzie później decydowało o efektywności triku. Musimy ją tak pokierować, żeby ona nie trafiła prosto pod nogi rywala, tylko gdzieś obok niego. Na koniec dokładamy przeplot i lecimy z koksem. Im większe wymachy, im większy przeplot, im większy balans ciałem, tym przeciwnik bardziej porobiony. To tyle. Bardzo wam dziękuję. Nie wiem, czy wiecie, mam teraz nowy sklep www.trenujskrzychem.pl. Na tym już nie znajdują się tylko moje koszulki, ale kompletny sprzęt sportowy, koszulki firmowe i tak dalej. Wszystko, co wam potrzebne jest do
grania w piłkę nożną, więc konkurs będzie właśnie do zgarnięcia. 200 zł do wydania w moim sklepie. Wchodzicie na www.facebook.com/golonkakrzysztof, udostępniacie mój przypięty post z tym oto odcinkiem za pomocą sformułowania ISKO w trenuj skrzyn, a w komentarzu pod tym postem piszecie po prostu co i dlaczego chcecie z mojego sklepu w kwocie do 200 zł. Ja wybiorę najbardziej kreatywną odpowiedź. Także widzimy się za jakiś czas. Musicie mi wybaczyć. Seria Trenuj z Krzychem nie odbywa się teraz regularnie do końca roku, przynajmniej w drugim sezonie. Chodzi po prostu o to, żebyście wy wychodzili i robili te triki razem ze mną. A jak wiecie, w ostatnim czasie ta pogoda za oknem nam nie pomagała. Natomiast za jakiś czas na pewno jeszcze kilka odcinków się w tym roku pojawi. Subskrybujcie, lajkujcie. A, i mam Snapchata. Snapchat Trenuj z Krzychem. Możecie tam obserwować moje życie codzienne.